Euro 2020 i mecz grupy B pomiędzy Danią a Finlandią pozostanie na długo w naszej pamięci. Do dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec pierwszej połowy w meczu Dania-Finlandia. W pewnym momencie, bez kontaktu z innym zawodnikiem, na murawę osunął się Christian Eriksen. Sędzia i inni zawodnicy natychmiast zaalarmowali medyków. Ci podbiegli do piłkarza i natychmiast przystąpili do reanimacji. Akcja trwała co najmniej kilka minut, zanim udało się przywrócić czynności życiowe. Wszyscy z niepokojem czekaliśmy na informacje o stanie zdrowia Christiana. Piłkarz został przewieziony do szpitala. Obecnie czuwają przy nim ojciec oraz partnerka, Sabrina Christiansen. Sabrina przeżywała straszne chwile. Na żywo ze stadionu dopingowała ukochanego i widziała całe tragiczne zdarzenie. Gdy doszło do dramatu, chciała znaleźć się jak najszybciej tuż obok Eriksena. Do zrozpaczonej kobiety podbiegli koledzy z reprezentacji Danii i próbowali ją uspokoić. Ironią losu jest fakt, że 20 lat temu na tym samym stadionie, czyli Parken w Kopenhadze, doszło do podobnych scen. Mamy 2001 rok, a dokładnie 13 marca. Dla 33-letniego piłkarza FC Kopenhaga, Ståle Solbakkena, był to zwyczajny treningowy dzień. To, co się jednak ma za chwilę wydarzyć, nie przeszło mu przez myśl nawet w najgorszych snach. Nie spodziewał się, że ten trening może być jego ostatnim w życiu. Takie zdanie miał klubowy lekarz, który w rozpaczliwy sposób udzielał nieprzytomnemu Solbakkenowi pierwszej pomocy. Doktor przyznał, że jego serce przestało bić. W ogóle nie wiedziałem, co się wydarzyło, gdy odzyskałem przytomność, leżąc na oddziale intensywnej terapii, opowiadał Solbakken w rozmowie z portalem DagbladetNO. W szpitalu powiedziano mi, że podczas treningu nagle osunąłem się na ziemię z powodu zatrzymania akcji serca. Nie oddychałem przez kilka minut. Na szczęście klubowy lekarz, Frank Odgaard, był wtedy z nami i mógł od razu udzielić mi pomocy. To dzięki jego błyskawicznej reakcji moje serce nie zatrzymało się na dobre. I nie mógł powstrzymać się od myśli, że to przypadek, że był w ośrodku właśnie we wtorek. Praca jako lekarz klubowy była pracą w niepełnym wymiarze godzin, obok pracy jako lekarz rezerwowy w szpitalu hrabstwa Glostrup. W normalnym tygodniu na 5-6 treningów mógł być obecny raz lub dwa. Co więcej, rzadko kiedy zostawał przez cały trening. Wydawało się to groteskowe w sytuacji, gdy piłkarz był podłączony do urządzeń w karetce i walczył o życie, ale Ståle Solbakken miał szczęście, że jego serce zatrzymało się dokładnie w tym dniu i to na początku treningu. W czasie, gdy karetka odebrała Solbakkena z bazy treningowej Kopenhagi, był w stanie śmierci klinicznej. Aż 7-8 minut trwało wznowienie pracy akcji serca przez pracowników medycznych. Piłkarz wyznał, że nic nie pamięta z tego wydarzenia. Te chwile były najtrudniejsze dla ludzi z jego najbliższego otoczenia. Rodzina Solbakkena została ściągnięta najszybciej jak to możliwe z Norwegii. Gdy lekarze wiedzieli, że piłkarz będzie żył, wciąż nie mogli jasno określić, czy jego mózg nie został uszkodzony. Minęło 30 godzin do momentu wybudzenia. Dla mnie to było bardzo gwałtowne doświadczenie. Żyłem, umarłem i znów ożyłem, pisał Norweg w swojej autobiografii. Można powiedzieć, że ze wszystkich, którzy byli w jakiś sposób uwikłani w tę sytuację, to ja najlżej przez nią przeszedłem. Badania wykazały, że Solbakken miał wrodzoną wadę serca, której dotychczas nie wykryto. Piłkarze należą do najlepiej przebadanych ludzi na świecie. Wielokrotnie zmieniałem kluby. Przy tej okazji zawsze poddawano mnie gruntownym, kompleksowym badaniom. Żaden z lekarzy nie doszukał się nieprawidłowości w pracy mojego serca, dziwił się Solbakken. W jego serce wszczepiono rozrusznik, który ma za zadanie pobudzić serce, gdy sytuacja tego wymaga. Zaraz po wyjściu ze szpitala obwieścił światu, że jego kariera piłkarska dobiegła końca. Ryzyko nie było duże, lecz istniało. W trosce o rodzinę postanowiłem więc zakończyć karierę. Z piłkarskiej pasji Norweg jednak nie zrezygnował. Nie zakończyło to jednak piłkarskich marzeń Solbakkena. W 2001 roku Roy Hodgson, ówczesny trener FC Kopenhagi, zatrudnił Norwega do sztabu szkoleniowego duńskiego zespołu. Mimo przykrych doświadczeń, nie zniechęcił się do ziemi, na której zostałby pozbawiony życia. Nauczyłem się patrzeć na życie z szerszej perspektywy, cieszyć się każdym dniem, opowiadał. Najważniejsze to nie dać sobie wytrącić radości z przeżywania małych chwil, takich jak porażka czy zwycięstwo w meczu piłkarskim. Jako człowiek, który przeżył śmierć kliniczną, mogę powiedzieć z całą stanowczością. Na świecie nie ma nic ważniejszego od futbolu. Lista sukcesów Solbakkena jako trenera może budzić respekt.
ponieważ zdobył on 8 tytułów mistrza Danii, 4 puchary Danii, zanotował 3 występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a raz udało mu się nawet awansować do 1/8 finału, a było to w sezonie 2010-2011. W sezonie 2019-2020 awansował z Kopenhagą do ćwierćfinału Ligi Europy. Do dnia dzisiejszego Ståle Solbakken jest trenerem reprezentacji Norwegii. Jeżeli podobał Ci się mój materiał, serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji i zostawienia komentarza. Na razie!